Cześć. Mam przyjemność przedstawić Wam Radę Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa. Radę, którą tworzy 7 studentów, aktywnych i na co dzień zaangażowanych w Wasze studenckie, ale nie tylko studenckie sprawy. Zachęcamy Was do kontaktu z nami za pomocą naszych mediów społecznościowych, a także prywatnie, to znaczy z Waszymi problemami zarówno studenckimi, jak i tymi prywatnymi, w których zawsze postaramy się Wam pomóc. Studenckie Koło Dziennikarskie to kuźnia młodych adeptów dziennikarstwa, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w tym zawodzie. Nasze koło liczy ponad 60 członków, z czego aż 50 z nich tworzy zespół redakcyjny magazynu studentów politologii dziennikarstwa Polformens, któremu mam przyjemność szefować. Rozwijamy się w obszarach kultury, informacji i publicystyki, marketingu, sportu oraz produkcji programów internetowych. Oprócz działalności stricte dziennikarskiej zajmujemy się organizacją wydarzeń takich jak konferencje naukowe oraz spotkaniami z osobowościami ze świata mediów. Dzień dobry, nazywam się Sofia Zajec, jestem przewodniczącą Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego UMCS. Koło prowadzi swoją działalność od 2016 roku i od tej pory aktywnie uczestniczy w wydarzeniach na Wydziale. Od 2016 roku udało się zorganizować wiele spotkań tematycznych, a także forum naukowych. Pierwsze forum naukowe zostało przeprowadzone w 2019 roku, natomiast kolejne zostało przeprowadzone w czasach pandemii za pośrednictwem platformy MS Teams. Tematyka koła obejmuje szeroko pojęte kwestie bezpieczeństwa i w ramach forum omawiamy najbardziej aktualne zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Drugie Forum Bezpieczeństwa Narodowego dotyczyło kwestii Białorusi, a także konfliktu na wschodzie. Dlaczego warto do nas dołączyć? Ponieważ nasze motto brzmi uczmy się od siebie nawzajem. Niespełna 2 lata temu razem z grupą znajomych utworzyliśmy koło naukowe medialno-popkulturowe Produktywni. Za cel obraliśmy sobie tworzenie krótkich form audiowizualnych, badanie popkultury oraz szerzenie wiedzy o szeroko pojętych mediach. Każdy, kto interesuje się filmem, kulturą czy nawet grami komputerowymi znajdzie tutaj coś dla siebie. Cieszę się, że mogę być częścią Produktywnych, ponieważ poznam tutaj super ludzi i stale się rozwijam. Zapraszamy do nas. Do zobaczenia. Cześć, mam na imię Kamil, jestem studentem 4 roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a także wiceprezesem politologicznego koła naukowego UMCS. Warto zauważyć, że jest to jedno z najstarszych kół istniejących na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a najstarsze koło na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa. Politologiczne Koło Naukowe jest organizatorem wielu debat z znanymi politykami, na przykład debata do Europarlamentu, czy debata jedynek do Sejmu, a także debata do Senatu. Z uwagi na tą bogatą ofertę edukacyjną Politologicznego Koła Naukowego serdecznie wszystkich zapraszam do wstąpienia do naszego koła. Ameryka Łacińska to nie tylko salsa, Amazonia, Narcos i Machu Picchu. Ameryka Łacińska to różnorodny i interesujący region, którego popularyzacją zajmuje się Koło Latynoamerykanistów UMCS. Mam na imię Ola i chciałabym opowiedzieć o naszej działalności. Koło Latynoamerykanistów powstało w 2006 roku i ma charakter ogólnouniwersytecki, co oznacza, że w swoich szeregach skupia studentów różnych kierunków. Opiekunem naukowym organizacji jest pani profesor Katarzyna Krzybicka. Od samego początku istnienia koło działa bardzo aktywnie. Do naszych głównych inicjatyw należy organizacja spotkań i wykładów otwartych z udziałem zaproszonych gości, dyplomatów, pisarzy, publicystów oraz badaczy Ameryki Łacińskiej z kraju i zagranicy. Organizujemy konferencje naukowe oraz międzynarodowe seminaria zatytułowane Spotkania z Ameryką Łacińską. Członkowie koła organizują także wystawy fotografii oraz wyjazdy do ambasad państw latynoamerykańskich. Stałym punktem naszej aktywności są spotkania robocze połączone z projekcją filmów, dyskusją na temat regionu oraz piciem yerba mate. Koło Latynoamerykanistów jest jedyną organizacją studencką na UMCS-ie oraz jedyną w Lublinie, która skupia i integruje pasjonatów Ameryki Łacińskiej. Dzięki działalności w kole studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania, zawierać nowe znajomości, zdobywać cenne doświadczenie w organizowaniu wydarzeń, co bez wątpienia przyczyni się do wzbogacenia CV. Interesujesz się Ameryką Łacińską? Dołącz do nas!